Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego ósmego modułu kursu Biologiczne Podstawy Użytkowania Roślin Ozdobnych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Szkodnikami roślin ozdobnych mogą być gryzonie, owady oraz ślimaki. Objawy występowania tych szkodników mogą być bardzo różne: pomarszczone liście, wyjedzone w liściach dziury, przebarwienia liści, wełnisty nalot, zasychanie całych roślin. Ślimaki nagie są groźnymi szkodnikami, które mogą całkiem pozbawić rośliny, liści i pędów. Ślimaki nagie, pomrowik polny, pomrowik plamisty, ślinik luzatyński, ślinik wielki. Ślimaki poruszają się w nocy, lubią wilgotne środowisko i pory roku, które obfitują w opady deszczu. Ślimaki atakują nadziemne i podziemne organy roślin. Wygryzają otwory w korzeniach, liściach, pędach i owocach oraz zanieczyszczają rośliny śluzem i odchodami. Najchętniej żerują na kiełkujących nasionach, siewkach i młodych liściach, które mogą zniszczyć nawet w całości. Ślimaki żerują przez cały okres wegetacji roślin, co prowadzi do strat w plonach oraz obniżenia wartości handlowej i dekoracyjnej roślin. Są rośliny, których ślimaki nie lubią. Jeśli posadzimy je na rabacie wśród innych gatunków i odmian, ślimaki stracą zainteresowanie całą kompozycją. Dla odstraszenia ślimaków możemy posadzić między innymi. Mydlnicę lekarską, macierzankę, majeranek, rumianek pospolity, gorczycę, cebulę, czosnek. Metody zwalczania ślimaków w ogrodzie. Nie roślin wieczorem, bo można zwabić ślimaki wilgocią. Rozsypanie wokół roślin grubej warstwy piasku lub popiołu, aby uniemożliwić im pełzanie po powierzchni. Rozstawianie plastikowych pojemniczków napełnionych piwem. Ślimaki wabione zapachem napoju wpadają do pułapki. Użycie preparatów chemicznych zwalczających ślimaki, moluskocydów, najczęściej w formie granulek. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.